Cześć, z tej strony Kasia i Pepus. A wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. I dzisiaj mamy dla was grę Splendor Pojedynek. Jest to gra wydawnictwa Rebel, które to też wydawnictwo przekazało nam tą grę do recenzji. Także jest to odcinek sponsorowany poniekąd przez wydawnictwo Rebel. Tak, oczywiście to, że dostaliśmy grę w ramach naszej współpracy barterowej, nie miało w związku z tym, co będziemy o niej mówić. Zawsze staramy się mówić to, co myślimy, po to, żebyście wy mogli sobie kupić fajną grę, ale potem nie gadać w komentarzach: o gry źle podaliście nam grę, nie lubimy jej. Nie, to nie jest naszym w ogóle założeniem. Dobra, do rzeczy. Zanim przejdziemy do rzeczy, to jeszcze przy okazji tego, że będziemy rozmawiać sobie o Splendorze Pojedynek, chcemy wam pokazać grę, którą również dostaliśmy od firmy, a mianowicie od Gameboxa. Zrobili po prostu matę do Splendoru Pojedynek. Czy jest to potrzebna mata, czy nie, to pozostawimy wam samym do ocenienia. Ja jestem gadżeciarzem. I też powiemy troszkę o tym, co my o tym myślimy na sam koniec tego odcinka. Także myślę, że zanim przejdziemy na stół, powiemy o takich istotnych różnicach co do Splendoru Pojedynek, a co do na przykład Splendoru Marvela. Jeśli nas oglądacie, to na pewno wiecie, że my wolimy zdecydowanie Marvela od tej wersji klasycznej z racji tego, że jest troszkę utrudniona ta rozgrywka. W takim sensie, że trzeba będzie zdobyć 16 punktów w Marvelu i dodatkowo mieć symbol, kartę każdego koloru plus jeszcze taki zielony żeton. Znaczy, chodzi oczywiście o te klejnoty Thanosowe z rękawicy nieskończoności, pstryki i tak dalej, ale dla nas to jest dużo fajniejsza opcja niż zbieranie tylko i wyłącznie punktów. No ale oczywiście to jest nasza subiektywna opinia. Muszę sobie zrobić chyba tatuaż. To jest nasza subiektywna opinia, także w końcu bym się nauczył. Co do samego Splendoru Pojedynek. Ogólnie sama mechanika rozgrywki pozostaje niezmienna. Są tutaj małe plot twisty. I teraz myślę, żeby to fajnie wytłumaczyć, to pasowałoby nam przejść na stół, a tak dokładnie na planszę, o której już wcześniej wspominaliśmy. Normalnie do podstawowej wersji gry macie dołożoną taką planszę mini, a w macie od Gameboxów macie to zastąpione po prostu takim zwojem. Fajnie klimatyczne rozwiązanie, w moim odczuciu. Tak na pierwszy rzut oka. Ja widzę tą matę po raz pierwszy, bo dopiero ją przed chwilą wyciągnęliśmy tak naprawdę do nagrywek. Więc będziecie mieć relację na żywo. Tutaj będziemy rozkładać sobie karty w takich rzędach i to mi już przypomina bardzo mocno 7 cudów świata Pojedynek. Tak. Jeśli ktokolwiek grał, to pewnie od razu mu się skojarzy ta piramidka z tymi, które mamy w 7 cudów świata Pojedynek. Fajne jest też to, że tutaj mamy oznaczone karty poszczególnych rzędów, co też mamy zaznaczone na kartach, więc bez sięgania do instrukcji mamy już informację, ile takich kart będziemy musieli wyłożyć, co jest dla mnie dość fajnym ułatwieniem. Z racji tego, że chyba też tak macie, że jeżeli na przykład długo nie wyciągacie jakiejś gry, to musicie sięgnąć do instrukcji i zobaczyć, ile faktycznie tam było. Przypomnieć sobie najważniejsze, że to jest chyba, tak jak ty mówisz, normalne po jakimś czasie. Ja na przykład 7 cudów świata Pojedynek miałam tak, że musiałam sprawdzać, co do której ery, jaki mamy tam układ, bo tam jeszcze te układy były różne. Tak. Dobra. Kolejna rzecz, która jest pokazana na macie, którą będziemy normalnie wystawiać na planszę, są 4 karty. I te 4 karty chcielibyśmy pokazać w tym miejscu. One są przedstawione w taki sposób, że jest to 4 arystokratów, których będziemy dostawać po zdobyciu określonej liczby koron. Tu jest napisane, że 3 i 6 koron. Czyli dalej. Już nam gra sugeruje, że maksymalnie 2 arystokratów będziemy mogli zdobyć. Mhm. Tutaj mamy jeszcze 3 zwoje. Te zwoje będą działały na takiej zasadzie, i tutaj znowu porównanie do jednej z gier, które mieliśmy szansę zagrać, jak w Wybuchowej Mieszance. Tak. Tam mamy coś takiego jak pomoc profesora. Tutaj te zwoje będą troszkę działać na zasadzie pomocy profesora. Jeśli na przykład mamy taki zwój przed sobą, to raz na turę naszą możemy skorzystać z takiego zwoju i dobrać sobie klejnot z tej planszy. Jeszcze tego nie wyłożyliśmy. Chyba to teraz trzeba będzie zrobić, także Łukasz to zrobi, a ja w międzyczasie będę opowiadać o tych zwojach. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób będą układane te zwoje, bo to nie będzie liniowo, tylko będziemy nie sobie zwoje, robić z tylko takiego. Klejnociki. Przepraszam, klejnociki. Będziemy sobie z nich robić takiego ślimaczka. Co do zwojów, będziemy mogli je wykorzystać w taki sposób, że pobieramy jeden klejnot
z tej mapy i będziemy je również mogli otrzymać w pewnych sytuacjach, będziemy mogli je ukraść naszemu przeciwnikowi, jeśli gra powie nam wejść zwój, a nie ma tego zwoju w zasobach. Mhm. Więc to jest też taki element negatywnej interakcji. My bardzo lubimy negatywną interakcję, więc wcale się nie obrażamy, że coś takiego tutaj występuje. Chyba ty. Ja się czasem obrażam. Dobra, mamy rozłożone te kryształki. Jeszcze nie powiedzieliśmy, co z tymi kryształkami robimy. Kryształki będziemy dobierać tak jak w zwykłym Splendorze, tylko że w zwykłym Splendorze mogliśmy dobrać 3 kryształki różne, ewentualnie 2 takie same, jeżeli są zachowane tam takie restrykcje. Tutaj maksymalnie będziemy dobierać 3 klejnoty i na przykład będziemy to robić w taki sposób. Pyk. W linii prostej, może być w ten sposób, albo po skosie. Pod ukoścem, pionowo albo poziomo. Czego nie możemy zrobić? Nie możemy dobierać złotych, ponieważ one są jokerami, ale będziemy je dobierać w troszeczkę inny sposób. I jeżeli byłoby coś takiego na przykład, trochę scheatuję, ale chcemy wam pokazać, o co chodzi. Jeżeli weźmiemy 3 takie same, to ja biorę zwój. To Kasia bierze zwój. Jeżeli weźmiemy dwie perełki, druga osoba bierze zwój. Czyli jakbyśmy chcieli scheatować, to byśmy zrobili w ten sposób. I wtedy, jeżeli jakaś osoba weźmie coś takiego, to... Tak jak Łukasz powiedział, druga osoba bierze zwój. Mhm. I jeszcze tylko jedna rzecz, którą musimy powiedzieć. Jeżeli byłoby coś takiego, to tak nie możemy wziąć, ponieważ tutaj jest puste. Możemy sobie wziąć w ten sposób, ale tak nie możemy wziąć. Tak, zawsze bierzemy co najwyżej 3. Mhm. Możemy wziąć 1, możemy wziąć 2, jeżeli nam się to bardziej, że tak powiem, opłaca. Tutaj Łukasz już wam pokazuje, jak to będzie wyglądać na macie. To ułożenie kryształków i dodatkowo, tak jak Łukasz wspomniał, złota nie możemy pobierać, a mianowicie dlatego, że złoto będzie nam służyło do rezerwacji kart. Mhm. I dla mnie to jest bardzo fajne ograniczenie w porównaniu do innych Splendorów. Mi przynajmniej tak były wytłumaczone zasady i z tego co pamiętam, tak było też w zasadach w Marvelu, że jeżeli na przykład skończyły się żetony tarczy, bo tam się żetony tarczy pobiera, to oczywiście możesz zarezerwować kartę, ale nie dostajesz tego żetonu. Tutaj jeśli nie ma żetonu złota, to nie możesz zarezerwować karty. Tak. Oczywiście standardowe ograniczenia, 3 zarezerwowane karty dalej obowiązują, ale moim zdaniem bardzo fajne jest to ograniczenie z tymi żetonami złota. Tak, czasami trzeba bardzo mocno gospodarować tymi żetonami, po to, żeby ktoś sobie nie zarezerwował intratnej dla niego karty. No, trzeba kombinować. Czy mamy wszystko opowiedziane w tym momencie? Jeszcze 2 rzeczy. Symbole na kartach, które nam dochodzą. Na niektórych kartach będą znajdować się takie ikony ze specjalnymi akcjami. Niektóre karty będą nam pozwalały pozyskać zwój, niektóre karty będą jokerami, w takim sensie, że będziemy je mogli dołożyć do konkretnego koloru i one się będą nam liczyć jako kamień. Będziemy mogli również pobrać dany kamień w takim samym kolorze, jak jest karta z rynku i będziemy również mogli tak jakby drugi raz wykonać swoją turę. Tak. Co jest bardzo mocnym boostem moim zdaniem. Tak. Jest jeszcze jeden znaczek, o którym nie tak, powiedziałaś. Tak, nie ma akurat nie się widać. Nie wylosował. Nie trafił. Jest taka karta, która mówi zabierz swojemu przeciwnikowi znacznik i to jest bardzo fajna karta. Ale nie można ukraść złota, ale jest bardzo fajna karta do zabierania pereł, bo perły są też takimi kamieniami, które są potrzebne do niektórych takich mocniejszych kart. Znaczy to są po prostu materiały szlachetne, ale perły są szlachetniejsze, także no. I jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć. Są tutaj na kartach oczywiście dodatkowo symbole takie jak korony. W Marvelu były to symbole Avengers, tutaj są korony i te korony będą dawały coś. Między innymi będą nas uprawniały do pobierania tych arystokratów, jeśli będziemy mieć wielokrotność trójki, ale nie więcej niż 2 arystokratów przed sobą. I dodatkowo tutaj płynnie przejdziemy do reguł zwycięstwa. Jeżeli uzbieramy 10 takich koron, to automatycznie wygrywamy grę. Drugim warunkiem zwycięstwa, znaczy jednym z 3 warunków zwycięstwa są te korony, drugim jest 20 punktów całościowo, albo 10 punktów z tego samego koloru. I to jest mistrzostwo świata. Jeżeli wcześniej przyzwyczailiście się do tego, że macie zebrać punktów X i wygrywacie, albo w Marvelu X i macie ten każdy kolor, czyli też ten zielony, czyli kartę z 3 poziomu, to tu się zaczyna miszmasz, który pokazuje prawdziwy potencjał tej gry. Prawda jest taka, że w naszych partiach, które rozgrywaliśmy, w większości było tak, że jedna osoba szła w na przykład ten kolor, inna szła w korony
i to zwykle było o takie milimetry, ale ja bardzo lubię akurat tą część Splendora, ten tytuł, ponieważ z reguły w niego wygrywam, raz tylko przegrałam w tego Splendora, a nie zdarzało mi się nigdy chyba wygrać z moim mężem w Splendora Marvela i oczywiście odwołuję się tutaj do wszystkich splendoromaniaków, nie porównujemy tego do klasycznego Splendora, bo mamy zbyt mało partii rozegranych tego klasycznego Splendora. Może 2-3, a tak to na BGA parę mamy partii, więc nie chcemy się tutaj odwoływać do tej części, bo najzwyczajniej w świecie nie mamy jej aż tak rozgryzionej. Oczywiście są jeszcze zasady, które są zapożyczone z wcześniejszych Splendorów, na przykład 3 karty, które możemy mieć zarezerwowane i 10 tych znaczników. Też to chyba było w Marvelu, w standardowym nie wiem, ale wydaje mi się, że też 10 znaczników. I to chyba tyle, trzeba tylko po prostu grać i łoić zadek twojemu przeciwnikowi. Tak by było. Ja osobiście uważam, że jeżeli mieliście do czynienia ze Splendorem, a chcielibyście sobie nieco podnieść poziom trudności, a gracie głównie we dwójkę, to jest to tytuł warty waszego zainteresowania. Niektórzy twierdzą, że to już było, że nie warto. Okej, rozumiem to podejście, bo czasami jeżeli coś jest dobre i proste, to nie trzeba tego na siłę ubarwiać kolejnymi mechanikami. Zresztą ostatnio po naszym wyjeździe zasłyszeliśmy taki fajny tekst, że najgorsze przy projektowaniu gier jest powiedzieć sobie stop. Tak. Bo tutaj można dołożyć taką mechanikę, tutaj można dołożyć taką mechanikę i trzeba znaleźć sobie taki złoty środek. Ja sądzę, że ten Splendor nie jest przekombinowany. Jeżeli jesteście fanami negatywnej interakcji, to twierdzę, że tutaj zdecydowanie znajdziecie jej dużo więcej niż w poprzednich częściach. Mamy tutaj taką bezpośrednią negatywną interakcję, bo ukradnę ci żeton, bo zaplanowałeś sobie, że weźmiesz jakąś kartę, a ja zrobię powtórzenie mojego ruchu. Tak. Zarezerwuję twoją kartę, pod którą widzę, że zbierasz sobie znaczniki, albo znaczy, nie puszczę ci 3 złotych kamieni po to, żebyś sobie mogła zarezerwować kartę. Znaczy no. w klasycznej wersji, czy w Marvelowskiej też mogłeś tak robić, że kitrać te jokery. Ja mówię o takich rzeczach, których nie ma w poprzednich częściach, a tutaj dają o sobie znać. Albo na przykład nie zagram karty, w której muszę stracić perłę, ponieważ ty potrzebujesz perły. A ja ci wtedy ukradnę tą perłę. No, czasami trzeba bardzo mocno kombinować. Podobają mi się również te 3 motywy zwycięstwa. Ja miałam w jednej partii tak, że jakby dobra karta leżała na stole, to by wygrała na wszystkie 3 sposoby. Tak, fajnie to wyszło. Gratulacje dla Kasi. Wiesz co, zastanawiam się, czy nie powiedzieć czegoś takiego, że Splendor pojedynek jest takim 7 cudów świata pojedynkiem, jeżeli chodzi o Splendory. Czyli jeżeli grasz w 7 cudów świata klasyczne i grasz głównie pojedynkowo 1 na 1 i idziesz tylko w tą stronę, to jest lepszym rozwiązaniem niż zwykły Splendor. Znaczy, to ja powiem z drugiej strony. Splendor zwykły czy Splendor Marvel ma tą przewagę, że nawet jeśli grasz głównie w dwuosobowym gronie, to jak przyjadą twoi koledzy, koleżanki, rodzinka, to zawsze możesz wyciągnąć grę na stół. I raczej w 90% wszystkim się spodoba, tego już nie wyciągniesz, bo jest stricte na 2 osoby. No tak, więc no, ale każdy kij ma 2 końce. Jak no, zgadzam się, wydaje mi się, że ta gra jest trochę brutalniejsza niż zwykła wersja i dużo lepiej działa na 2 osoby niż klasyczna, ale no to po to jest zrobiona wersja na 2 osoby, po to, żeby lepiej działała na 2 osoby. No. Dobra, znacie już nasze zdanie na temat Splendoru pojedynek. Wydaje mi się, że cena jest dość przystępna w stosunku do tego, ile dostajecie dobra w środku, czyli macie żetony, co prawda mniejsze niż klasycznym. I tutaj ukrócam wszystkie komentarze na temat tego, że gra... jak to powiedzieli? Bo nie pamiętam. Że na wszystkim się oszczędza. Tak, że na wszystkim się oszczędza. Nie oszczędza się na jakości, tylko na tym, żeby to się zmieściło w pudełku. Koniec. Żeby to było kompaktowe, tak? Bo to wtedy możecie sobie ze sobą wszędzie zabrać. Splendor klasyczny jest, myślę, że 3 razy większy niż to pudełko. Nie mamy niestety naszego, bo jest, że tak powiem, w obiegu. No a resztę wniosków, że tak powiem, w trakcie materiału już powiedzieliśmy, więc nie będziemy się powielać. Co do samej maty. Ja osobiście byłam do niej sceptycznie nastawiona, zanim jej nie rozłożyłam. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że ta mata jest głównie skierowana do osób, które lubią mieć jakieś takie fancy dodatki, ale na obronę tego powiem, że tak, bardzo fajny jest ten obszar,
tutaj, czyli nie muszę już sięgać do instrukcji, żeby sobie przygotować grę. Mhm. Wszystko tak naprawdę z takiej ikonografii, która była tutaj, mam w tym miejscu. Nawet reguły zwycięstwa mamy tutaj nadrukowane. Mhm. I rozmieszczenie tych kart, że tu są te diamenciki, szafiry, emeraldy. To i tak będziecie oczywiście mówić białe, niebieskie i zielone, ale to jest przypadłość planszówkowicza. I tutaj jest rozdzielenie na karty neutralne, te, o których w sumie nie mówiliśmy, bo są też karty neutralne, które nie można podpiąć tutaj, one są po prostu innego koloru. I karty te królewskie, Royal Cards tutaj napisane. Ale te Royal Cards to chodzi o... Tak. Tych naszych arystokratów. Tak, tak. Bo mi się to skojarzyło z koronami, a tego się raczej nie rozdziela. Nie. Wydaje mi się, że ta mata będzie dobra, jeśli na przykład gdzieś tam kiedyś w przyszłości ktoś stwierdzi, zróbmy turniej Splendor pojedynek. I wtedy widzę sens dla tej maty. I w moim odczuciu to jest sens dla tej maty też taki, jeżeli na przykład ludzie, którzy faktycznie są fanami, chcą, żeby fajnie ta gra wyglądała u nich na stole, to wtedy dla mnie to jest ok. A ja jestem gadżeciarzem, zawsze lubię takie rzeczy, koniec podkoju. Sorry. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobała tego typu recenzja. Jeżeli jeszcze nie graliście w Splendor pojedynek, to myślę, że warto przynajmniej spróbować, jeżeli nie jesteście pewni jeszcze zakupu, ale tak jak stwierdziliśmy, wydaje nam się, że jeżeli pojedynkujecie się dosyć dużo, to ta część może Wam się spodobać. Mata jest jaka jest, każdy widzi, że tak sparodiuje jeden. Znaczy, no tak jak powiedzieliśmy na początku. My Wam ją przedstawiamy, ja powiedziałam, co o niej sądzę, Łukasz tak jak stwierdził, jest gadzieciarzem, więc im więcej takich rzeczy, tym lepiej. A to, jak Wy ją ocenicie, to już pozostawiamy do Waszej, że tak powiem, dyspozycji. Mhm. Guz jest jak ta część ciała, na której siedzimy, każdy ma swoją. Krzesło? Więc... Część ciała. Krzęć. A, dobra, no nieważne. I tym optymistycznym akcentem kończymy tą recenzję, opinię, przepraszam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Dajcie gry planszowe. Cześć.